Cześć, witajcie w nowym filmie. Większość właścicieli zwierząt domowych jest przyzwyczajona do tego, że pies lub kot może próbować skubnąć coś, czego nie wolno im jeść. Jednak w naturze w zwierzętach można czasem znaleźć dziwne rzeczy. Ponieważ nasz poprzedni film na ten temat został dobrze przyjęty, postanowiliśmy nagrać kolejny. Weźcie coś do jedzenia i picia i bawcie się dobrze, oglądając 10 najdziwniejszych rzeczy znalezionych w zwierzętach, część druga. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. W 2017 roku u wybrzeży Calibo na Filipinach rybak o imieniu Arnold Constantino wyciągnął z wody gigantycznego strzępiela o wadze aż 200 kg. Ku swojemu przerażeniu znalazł wewnątrz ryby przedmiot, który nie powinien się tam znajdować – odznakę strażnika. Zarówno on, jak i miejscowi byli przekonani, że ryba połknęła strażnika, a odznaka była wszystkim, co po nim pozostało. Arnold obawiał się, że nikt nie kupi ryb, jeśli wyjdzie na jaw, że mogły one kogoś zjeść. Ten gatunek ryb osiąga zwykle ponad metr długości, a ponieważ nie ma wielu zębów, często połyka swoje ofiary w całości. Oczywiście mogło się też zdarzyć, że strażnik zgubił odznakę na morzu. Nikt jednak nie wie, dlaczego i w jaki sposób odznaka znalazła się w rybie. Numer 9. Czy to z nudów, czy ze stresu, psy często mają zwyczaj poznawania świata za pomocą pyska, co zwykle kończy się przypadkowym połknięciem tego, co badają. Nawet jeśli dla nas wydaje się to zupełnie niejadalne. Jedną z najbardziej szalonych rzeczy, jaką kiedykolwiek połknął pies, była żarówka. I to nie kawałek, ale cała żarówka. Jest nawet zdjęcie rentgenowskie, które to potwierdza. Pies, który połknął żarówkę, musiał szybko udać się do weterynarza, ponieważ istniała oczywista możliwość, że szkło żarówki pęknie. Ale na szczęście psu się nic nie stało, a żarówka została usunięta. Czy twój pies połknął kiedyś coś dziwnego? Daj mi znać w komentarzach. Numer 7. Rekiny to prawdopodobnie jedne z najbardziej niezrozumianych zwierząt w całym Królestwie Zwierząt. Ludzie myślą, że są one niezwykle śmiercionośne i bezwzględne, podczas gdy w rzeczywistości liczba ataków rekinów jest mniejsza niż liczba ataków np. hipopotamów. Nie oznacza to jednak, że rekiny nie zasłużyły w pewnym stopniu na swoją niechlubną reputację. Nadal są to największe drapieżniki, dlatego zwierzęta morskie trzymają się od nich jak najdalej. Jednak pewien Francuz o nazwisku Julien Merondelet odkrył najdziwniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek znaleziono w żołądku rekina. Znalazł w nim kompletną zbroję. Jest to oczywiście bardzo dziwne, bo czy to może oznaczać, że rekin zjadł rycerza? Niestety nigdy się tego nie dowiemy. Wiemy natomiast, że rekiny mogą pomylić deski surfingowe z fokami. Ale to nadal nie wyjaśnia, w jaki sposób rekin połknął całą zbroję. Jak myślisz, co tu się stało? Numer 6. Kałamarnice olbrzymie to zwierzęta morskie, które nie są zbyt często spotykane, ponieważ żyją na dużych głębokościach w oceanie. Wiadomo, że kałamarnice toczą bitwy z kaszalotami. Ale kiedy rybak Huang z południowych Chin złapał kałamarnicę, znalazł w jej żołądku coś dziwnego. Już miał ją przyrządzić, gdy uderzył nożem w coś metalopodobnego o długości około 20 cm. Dieta kałamarnicy zwykle składa się z krewetek i małych ryb. Jednak ten mężczyzna znalazł w żołądku kałamarnicy bombę, a to, jak się tam znalazła, do dziś pozostaje wielką tajemnicą. Mężczyzna natychmiast skontaktował się z policją. Odkryli oni, że przedmiot wyglądał na zardzewiały, ale nadal był w pełni sprawny. Chociaż nikt nie wie dokładnie, jak bomba znalazła się w żołądku kałamarnicy, uważa się, że została zrzucona przez samolot wojskowy i wpadła do wody. Numer 5. Houdini to pyton birmański, który mieszkał ze swoim właścicielem Karlem Beznoską przez ponad 16 lat. Aby utrzymać ciepło w klatce 4-metrowego węża, Karl regularnie wkładał do niej koc elektryczny. Pewnego dnia zauważył jednak, że coś jest nie tak, bo koc zniknął. Houdini to odpowiednie imię dla węża w tym przypadku, ponieważ mężczyzna szybko zorientował się, że wąż połknął koc, więc popędził z nim do weterynarza, gdzie prześwietlenie wykazało, że duży koc elektryczny wraz z okablowaniem znajduje się wewnątrz węża. W jakiś sposób Houdini musiał przypadkowo połknąć koc. I w jakiś sposób udało mu się odłączyć przewód elektryczny. Gdyby koc pozostał w jego żołądku, z pewnością kosztowałoby go to życie. Ale dzięki dobremu weterynarzowi i dwugodzinnej operacji, życie węża zostało uratowane. Numer 4. Powszechnie wiadomo, że u kotów od czasu do czasu mogą pojawić się kłaczki, ponieważ tak często się wylizują.
W 2012 roku 8-letnia ruda kotka imieniu Gemma została zabrana do weterynarza. Jej właściciele myśleli, że połknęła coś dużego. Badanie rentgenowskie wykazało, że była to ogromna kula włosów. Największa kula włosów, jaką kiedykolwiek weterynarze widzieli. Ten gigantyczny kłaczek ważył około 215 gramów, czyli mniej więcej tyle, ile waży mały chomik. Lekarz, który przeprowadził operację, powiedział, że nigdy w swojej 40-letniej karierze nie spotkał się z czymś podobnym. Kula była tak duża, że wypełniła cały żołądek Gemmy, uniemożliwiając jej jedzenie. Przeprowadzono operację i ostatecznie uratowano kotce życie. Dzień później wróciła do pełni zdrowia, a jej właściciele zostali poinstruowani, jak należy się nią opiekować, aby taka sytuacja już się nie powtórzyła. Numer 3. Rekiny prawie zawsze szukają pożywienia. Jednak to, co badacze znaleźli w żołądku tego rekina, było bardzo dziwne. W żołądku rekina polarnego znaleźli niedźwiedzia polarnego, a przynajmniej tak im się wydawało. Rekiny polarne mogą dorastać do 7 metrów długości i ważyć 400 kg. Z drugiej strony niedźwiedzie polarne są uznane jako najgroźniejszy gatunek niedźwiedzia. Stojąc na tylnych łapach, mogą dorastać do 3 metrów długości i ważyć prawie 700 kg. W 2008 roku wewnątrz rekina znaleziono części szczęki niedźwiedzia polarnego. Naukowcy zastanawiają się, jak mogło do tego dojść. Czy ten rekin naprawdę połknął niedźwiedzia polarnego? Co o tym sądzisz? Numer 2. Węże są uznane jako jedne z najbardziej niebezpiecznych drapieżników żyjących na wolności. Są wśród nich oczywiście węże jadowite, na które trzeba uważać. Ten gatunek węża zabija około 100 tysięcy osób rocznie. Ale innym niebezpiecznym wężem jest pyton siatkowy. Są to węże dusiciele, co oznacza, że owijają się wokół ofiary tak długo, aż ta nie może się ruszyć. Ich pożywieniem są zwykle hieny lub dziki. Jeśli jednak urosną wystarczająco duże i głodne, mogą nawet zaatakować człowieka. Niestety zdarzyło się to już wiele razy. Najbardziej znana jest historia 25-letniego mężczyzny o imieniu Akbar Salubiro, który został znaleziony wewnątrz 7-metrowego pytona na wyspie Sulawesi w Indonezji. Dlatego najlepiej trzymać się z daleka, gdy spotkasz takiego gigantycznego węża. Numer 1. Struś jest największym i najszybciej chodzącym ptakiem na świecie. Można go spotkać głównie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przeciętny samiec osiąga ponad 3 metry długości. Ich dieta składa się zazwyczaj z nasion, trawy, owoców i owadów. Okazało się jednak, że jeden struś miał ciekawą dietę. W 1930 roku fotograf Frederick William Bond sfotografował zawartość tego, co zjadł ten struś. Na liście przedmiotów znalazły się 3 bawełniane rękawiczki, 3 chusteczki do nosa, kawałek ołówka, 4 półcentówki, tajemnicza moneta, część metalowego grzebienia, kawałek drewna, 2 metry liny, klucz do budzika i część wentyla rowerowego. To chyba jedne z najdziwniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek znaleziono w zwierzęciu. Nie sądzisz? Czy twój pupil zjadł kiedyś coś dziwnego? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.